strasznie przeżywam, bo z rodziną mieliśmy zaplanowany wyjazd do Chorwacji. Chcieliśmy wybrać się samochodem, ale niestety z powodu rosnących cen musieliśmy przełożyć ten wyjazd nie wiadomo na kiedy tak naprawdę, nie? Bo to byłby tydzień czasu, mimo że pieniądze jakieś tam odłożone mamy, to jednak generalnie szkoda tak dużych pieniędzy inwestować w tydzień czasu gdzieś za granicą, gdzie można pojechać to gdzieś w Polsce, nie? Chociaż te jakby ceny też tu strasznie rosną. Mnie temat rosnących cen na razie się nie dotyczy, bo nie mamy z mężem żadnych kredytów, które jakby obciążają budżet rodziny, no i też nie mamy dzieci, tak? A dzieci jednak kosztują, więc nas na ten rok jakby temat inflacji na wakacjach nie dotyczył. Niestety nie stać mnie wnuczki wysłać. Nie masz czego, za mała emerytura. Pani też jakby w tym roku nigdzie przez... Nigdzie, siedzę w domu. Za mało grosza. Jeszcze raz tyle, żeby było, to może coś by się skombinowało. A tak to co wyjedzie człowiek nad morze, tu gdzie najbliżej i z powrotem. No z emerytury to raczej się nie da nigdzie pojechać, no nie? Wiadoma sprawa teraz już. To już do przyszłości należy, no nie? Tam ewentualnie jakieś jednodniowe, dwudniowe. Ale tak, żeby sobie... A w tym roku pani gdzieś wyjeżdża, czy zostaje tutaj ona z Elblągą? No, znaczy... Generalnie to ja mam domek jeszcze nad jeziorem, no nie? I jeszcze mam gdzie pojechać. Ale to jak człowiek długo jeździ, to też by chciał coś jeszcze oprócz tego zobaczyć. No nie tylko to samo, tam w zasadzie to człowiek jedzie z przyzwyczajenia już. Ja osobiście jakoś tak jeszcze nie odczułam tych cen wysokich, więc mogłabym sobie pozwolić gdzieś wyjechać. Ale tak jak wśród znajomych, no to jednak liczą już te pieniądze, bo jest wszystko drogie. Byłam w Gdańsku, więc tak już widać, że jest ludzi mniej, czy w tych restauracjach gdzieś siedzi mniej tych ludzi. Także te ceny, które są teraz, na pewno wpłyną na to, że ludzie będą mniej wyjeżdżać. Tak to się przekłada na te wakacje. Także no ciekawie na pewno nie będzie. Jest to dopiero początek góry lodowej, bo tak jak mówię, zarobki są mniejsze, ceny są wysokie, także każdy gdzieś te pieniądze liczy. Żywność poszła w górę. Ja pracuję w służbie zdrowia, więc pracę mam i mogę sobie pozwolić na ten wyjazd, ale tak jak większość, czy to młodych ludzi, czy tak jak koleżanka jest na emeryturze, to niestety myślę, że to będzie w tym roku miało duży wpływ na wakacje, że albo ludzie będą siedzieć w domu, gdzieś wyjadą na gdzieś tam na jednodniowe wyjazdy, albo gdzieś na wieś do rodziny, albo niektórzy wyjeżdżają też za granicę, bo jest taniej. No u nas ceny są ogromne, niebotyczne, tak jak się patrzy. No myśmy też przyjechali do Polski, czyli ze Śląska na Mazury, no, ze względu na ceny też. No, dokładnie. Czyli w okolicach Polski jeżdżą państwo, ale gdzieś za granicę nie mogą sobie pozwolić. Nie, dokładnie nie. Nie możemy. No. Ale udało się tam tutaj wyjechać, tak? Udało się wyjechać, ale na krótszy urlop niż mieliśmy w planach. No my nie wyjeżdżamy tak nigdy tak naprawdę. Czy to zależy od wzrostu cen? Nie chyba, po prostu... Nie wiem jak to wytłumaczyć. My na przykład z córką siedzimy tutaj w mieście. Ja tam nie lubię wyjeżdżać za granicą, bo lubimy polskie kraje. Wolimy morze, polskie góry. No to wyjeżdżają państwo tutaj w obszarze. W terenie, tu, tak. No ja wyjechałem na wakacje, dla mnie to nie jest jakiś duży problem, jednak ceny rosną faktycznie. No, nie można się z tym nie zgodzić. A wakacje takie dłuższe, krótsze, czy jak to wygląda? No, takie krótkie wyjazdy, takie wielokrotne raczej. Bardzo cię ta inflacja nie dotknęła, udało się wyjechać, ale jest widoczna, jest, no, w niektórych przypadkach jest. No jest ciężko, ale akurat w tym roku się jeszcze udało. Nie wiem jak to będzie w przyszłym roku, ale w tym roku jeszcze. Czyli tak bardzo nie dotknęło to panią, jeżeli chodzi o... Jeszcze nie. Tak. A to takie dłuższe wakacje się udały, czy...? Tygodniowe, za granicą. My przyjechaliśmy tutaj z drugiego krańca Polski, spod Beskidzia, z Bielska Białej, więc przemierzyliśmy praktycznie całą Polskę.
Byliśmy na Warmii tydzień, potem urodziny żony w Pasłęku, a dzisiaj jesteśmy w Elblągu na jedną noc. Jutro jedziemy na nad morze, więc jesteśmy dość marnym przykładem na to, że z powodu rosnących cen nie da się wyjechać nad morze. Chociaż wiadomo, ceny są wyższe i koszty wypoczynku są wyższe, ale nam na szczęście udało się wyjechać i dzisiaj zwiedzamy to piękne miasto.